Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Mieczysław Mularczyk. Obecnie pełnię funkcję wójta gminy Przelewice i w nadchodzących wyborach będę prosił Państwa o głosy i obdarzenie mnie zaufaniem na kolejną kadencję. Do tych wyborów idę wraz z grupą 15 kandydatów reprezentujących 15 okręgów w naszej gminie. Są to osoby znane Państwu, przedstawiać ich chyba nie muszę. Uznani społecznicy, którzy jeszcze więcej chcieliby wnieść w życie nas wszystkich, tak aby było nam się żyło lepiej i bezpieczniej. Chciałbym powiedzieć cokolwiek więcej o programie, z którym idziemy w tej chwili do tych wyborów. W ulotkach mieliśmy to tak jakby wypunktowane, jest to wypunktowane, ale chciałbym rozszerzyć te punkty. I pozwólcie Państwo, jeden z punktów to jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy. Co się za tym kryje? Już mówię. Szanowni Państwo, bardzo się sprawdził monitoring. Tak właśnie, monitoring właśnie tych placów zabaw, które mamy, a mamy ich, Szanowni Państwo, 21 w całej gminie. Świetlic mamy 16 i innych obiektów użyteczności publicznej, tych naszych gminnych. Doświadczenie pokazało, że w miejscach, gdzie został monitoring zamontowany, funkcjonuje, poprawa bezpieczeństwa nastąpiła niesamowicie. Nie ma niszczenia tego sprzętu, który się znajduje na placu zabaw. Nie ma pozostawianych śmieci. Jakoś tak to mobilizująco działa na naszych mieszkańców. Chciałbym też, i mówiłem na spotkaniach z sołtysami, z mieszkańcami, aby każda miejscowość na wjeździe i na wyjeździe też posiadała monitoring. Ułatwiłoby to w przypadku jakichś nieprawidłowości, krótko mówiąc, kradzieży, znalezienie sprawcy. Samochód, który się porusza, na pewno musi wjechać do naszej miejscowości, musi wyjechać z niej, jest widoczny, wiemy kto jedzie, łatwiejsze byłoby do odczytania tego wszystkiego. Tablice świetne pokazujące prędkość, z jaką się poruszamy na terenie właśnie naszych miejscowości. Powiem tylko tak, Sołectwo Przelewice w swoim budżecie na ten rok zaplanowało zakup dwóch takich tablic. Oczywiście gmina wystąpiła o zapytaniem ofertowym. W tej chwili mamy dwie oferty. Na dniach mają być te tablice przywiezione do naszej gminy w uzgodnieniu z zarządem dróg z powiatu, z panią odpowiedzialność za ten, za instalowanie miejsca wskazanego, bo musimy uzyskać niestety zgodę. No nie niestety, ale musimy uzyskać zgodę powiatu na zainstalowanie takiego urządzenia, co o niniejszym czynimy i myślę, że to w znaczny sposób poprawi bezpieczeństwo. Spotykacie się Państwo z takimi tablicami już w innych miejscowościach, one dość często w ostatnim okresie występują. Powiem, występowaliśmy do Zarządu Dróg Wojewódzkich nawet o zainstalowanie takiego urządzenia, takich tablic w miejscowości naszej Lubiatowo i Łukiernica, dlatego że te miejscowości znajdują się przy drogach wojewódzkich. To tyle, jeżeli chodzi o tą prędkość. Wymiana oświetlenia w całej gminie na LED-owe i doświetlenie tych miejsc, które z różnych powodów do tej pory tego oświetlenia miały albo nie były doświetlone. Jak Państwo może wiecie, a ja przypomnę, otrzymaliśmy prawie 1 000 000 zł i mamy te pieniądze na doświetlenie, na wymianę wszystkich lamp sodowych w naszej gminie na LED-owe. Jesteśmy już po zapytaniu, po przetargu, wyłoniony jest wykonawca, będzie to Enea Oświetlenie i prace, które będą polegały na wymianie wszystkich tych pozostałych lamp sodowych niebawem ruszą. Myślę, że w sposób jaskrawy poprawi się widoczność przy naszych drogach, oświetlenie, a co za tym idzie, koszt jednostkowy takiej lampy. Te lampy sodowe na dzisiaj to około 100 watów, a te LED-owe niecałe 50, 40 kilka watów mają mieć. I progi zwalniające. O tym Państwo często mówicie na spotkaniach, na różnego rodzaju spotkaniach z sołtysami. Sołtysi informują, że głosy mieszkańców są takie, żeby montować. Teraz po tych kilku spotkaniach z mieszkańcami, tych spotkaniach wyborczych, ten problem wraca jak bumerang. Kiedy to się dzieje? Ano wtedy, kiedy gmina wybuduje, wyremontuje drogę, która do niedawna była do remontu, a po remoncie
można osiągać większe prędkości i tu się pojawia problem, bo mieszkańcy chcą, aby były montowane progi zwalniające właśnie w tych miejscach w celu poprawienia jakby tego bezpieczeństwa. My to rozumiemy, ale najczęściej to dotyczy dróg powiatowych, to wtedy musi powiat wydać zgodę na montaż takich progów. Są tam uwarunkowania takie, że budynki, które znajdują się przy tych progach zwalniających, narażone są na drgania, wstrząsy, to też jest niewskazane. No i to jest kosztowna rzecz. Taki próg zwalniający do niedawna kosztował ponad 2000 zł. Nasze miejscowości, niektóre sołectwa wydatkują takie środki. Będziemy montować na naszych drogach gminnych. Szanowni Państwo, kolejny punkt to taki termomodelizacja obiektów gminnych i montaż ogniw fotowoltaicznych. Pojęcie szerokie, niemniej jednak pojęcie, które nie powinno nam być obce. Jest to temat na czasie. Chcę powiedzieć, że w tej chwili nasza gmina nie skorzystała z montażu ogniw fotowoltaicznych albo termomodernizacji budynków, a to tylko dlatego, że nie było do tej pory programu, który by nas zadowalał, który by dawał nam możliwość wykorzystania tych środków dostępnych. Ale w ostatnim okresie otrzymaliśmy sporą gotówkę, że tak powiem, na przeprowadzenie takiego projektu, łącznie z naszym wkładem własnym, to będzie około 2 miliony złotych. Co byśmy chcieli z tego tytułu zrobić? Prowadzone są w tej chwili prace zmierzające do tego, że prowadzimy jakby zapytanie ofertowe, musi to być przetarg przeprowadzony, przygotowana dokumentacja na przeprowadzenie takiej modernizacji. I chcę tylko przypomnieć, że na terenie naszej gminy mamy, Szanowni Państwo, 4 szkoły. Na tych szkołach są potężne dachy. Tam byśmy widzieli właśnie te ogniwa fotowoltaiczne, które w znaczny sposób poprawiłyby zużycie energii elektrycznej, czyli mniej moglibyśmy zużywać, ponieważ te ogniwa fotowoltaiczne dałyby tą moc, która nam jest tam potrzebna. Mamy budynek Urzędu Gminy, który praktycznie czynny jest przez cały rok i jest energochłonny, nawet bardzo energochłonny. Mamy niedawno powstałe Centrum Kształcenia Doskonalenia naszych strażaków OSP. Tam też mamy potężny dach. Będzie to energochłonny, nawet jest energochłonny budynek, ale tam też jest, mieści się przedszkole i oddział zerowy. Także no, korzyści byłyby nieprzeciętne. Oczywiście celem tego jest, abyśmy zminimalizowali zużycie energii. Część energii pochodziłaby z tych ogniw fotowoltaicznych, natomiast część oczywiście i tak byśmy pokryli. Mamy, Szanowni Państwo, jeszcze dodatkowo 2 remizy, tak naprawdę niedawno wyremontowane. Jeszcze nie jest oddana do użytku po takim gruntownym remoncie remiza OSP w Lubiatowie. Piękny obiekt, zapraszam do obejrzenia. Jest piękny dach, jest piękne otoczenie. Można to wykorzystać właśnie na montaż tych ogniw fotowoltaicznych, które by były i na dachu, i w okolicy. No i jest druga remiza OSP w Fisionowie, też wyremontowana, z pięknym, dużym dachem. Obiekty są podobne do siebie. Także no, tu myślimy, bo tam jest jednak potrzeba ogrzewania tych obiektów. Przy remoncie uznaliśmy, że to będą ogrzewania elektryczne. Mamy, Szanowni Państwo, 9 stacji uzdatniania wody. To tak zwane hydrofornie, bardzo energochłonne. Tej energii potrzebują dużo. I takim plusem jest, że prawie przy wszystkich są tereny, które możemy zagospodarować na montaż tych ogniw fotowoltaicznych. Pewnie one w całości nie zabezpieczą nam tego prądu, który tam potrzebujemy, tej wielkości energii o takiej mocy, ale przynajmniej jeżeli części nam to ulży, chociaż powiem, że w niektórych przypadkach ten teren przyległy do tych obiektów jest naprawdę spory. Mamy, Szanowni Państwo, 6 oczyszczalni ścieków. 3 takie potężne, jak Przelewice, Lubiatowo, czy też Płońsko, ale mamy też 3 mniejsze, Wołdowo i 2 w Jesionowie. Przy tych obiektach wszystkich mamy naprawdę dość duże działki, na których te ogniwa fotowoltaiczne mogłyby się tam znaleźć i w znaczny sposób by odciążyły nas kosztami wyprodukowanej energii, co spowodowałoby, że za tą energię moglibyśmy płacić troszeczkę mniej. A powiem Państwu, że oczyszczalnie to naprawdę energochłonne urządzenia i tak jak do niedawna jeszcze płaciliśmy na przykład za oczyszczalnię w Przerwicach miesięcznie za prąd 5-6 tysięcy, tak w tej chwili nawet do 12 tysięcy miesięcznie płacimy za prąd. Podobnie jest w Lubiatowie. Tamtych mniejszych jest trochę mniej, ale też ta energia jest naprawdę dosyć duża.
Szanowni Państwo, mamy świetlice na tych świetlicach i tych świetlic też jest sporo. Jest sporo miejsca i chcielibyśmy na nich montować. 16 świetlic mamy. To trzeba utrzymać i są energochłonne. Kiedy? No właśnie, ten okres od jesieni do wiosny, wtedy kiedy trzeba te świetlice ogrzewać. Część z nich jest ogrzewana gazem, ale część, nie ukrywam, jest przygotowana, wyremontowana pod kątem energii elektrycznej. Ale myślę, że montaż tych ogniw fotowoltaicznych w znaczny sposób przyczyniłby się do tego, że ograniczymy to zużycie prądu, albo też pozwoli nam to na mniejsze opłaty z tego tytułu. Jeżeli mówimy o termomodernizacji, to chcę przypomnieć, że mamy wyremontowaną świetlicę przy Wodziu. Niestety zewnętrzna elewacja wymaga tego, żeby to docieplić i właśnie w tym kierunku też byśmy chcieli. Ten budynek wymaga docieplenia, generalnie elewacja. Jest taki budynek, też część świetlicy w Laskowie, która od dłuższego czasu czeka na te lepsze czasy, które, tak mi się wydaje, w tej chwili nastąpiły i dokonamy tam ocieplenia tego budynku, poprawy dachu i świetlica w Topolinku. Co prawda mała świetlica, ale dach daje o sobie znać, trzeba go wyremontować i zająć się elewacją. To są takie ważniejsze rzeczy. Oczywiście będziemy starać się robić, ocieplać, docieplać wszystkie obiekty, które są na terenie naszej gminy, ale oczywiście sukcesywnie. Tu mamy 2 miliony. Zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest dużo, ale w znacznym stopniu ułatwi nam, odciąży nas przynajmniej od tego zużycia energii, jeśli to już wykonamy. Ja tylko chcę przypomnieć też, że w ostatnim okresie zrobiliśmy 2/3 dachu w Żukowie, ta 1/3 już była zrobiona przez nas wcześniej. W tej chwili nie ma problemów z zaciekami, dach jest ocieplony. Wymieniliśmy resztę okien w szkole podstawowej w Kłodzinie. W tej chwili robimy przymiarkę, jak tylko się ociepli, będziemy robić pozostałą część dachu na niepublicznej szkole, po byłym gimnazjum. Tam część dachu była zrobiona jeszcze do jesieni, a teraz na wiosnę ruszamy z pozostałą, bo niestety ilość tych zadań była tak duża, że no, trzeba było zrobić generalny remont dachu, który właśnie czynimy. I zostały okna w niepublicznej szkole przy naszym budynku. Też mamy na to środki. Jak tylko się ociepli, na dniach będzie ogłoszony przetarg, wyłoniony wykonawca i myślę, że całe te okna w okresie wakacyjnym, wtedy kiedy uczniów już nie będzie w szkole, zostaną one wymienione. Kolejne takie zadanie, które stoi przed nami, Szanowni Państwo, to modernizacja obiektów sportowych. Już mówię, o czym tu w tym momencie myślimy. Otóż mamy boisko sportowe, stadion Wichra Przelewice, szatnia. Pozostawia wiele do życzenia. Jest to obiekt, który ostatnio przysporza nam naprawdę wiele problemów. Generalnie wymaga generalnego remontu. Zastanawiamy się jeszcze po dzisiejszy dzień, czy zburzyć cały obiekt do podstaw i wybudować coś nowego. Generalnie jest to problem. Chcielibyśmy się tym zająć samym stadionem, zamontować tam oświetlenie, po prostu przygotować tak, jak w dzisiejszych czasach powinien wyglądać prawdziwy obiekt sportowy. Boisko przy niepublicznej szkole podstawowej. Jak Państwo wiecie, jest tam boisko na wierzchni sztucznej. Niestety nie nadaje się do użytkowania. Trzeba jak najszybciej. Robiliśmy wycenę w ubiegłym roku. Koszt instalowania tam jakiejś nowej nawierzchni to 200-300 tysięcy. Potężne pieniądze. Chcielibyśmy skorzystać ze środków, które zapowiada obecny rząd, minister sportu, że takowe pieniądze będą na tą modernizację, będziemy się starać. Jak Państwo też wiecie, to przypomnę, wszyscy zapowiadają, mówię tu o nowym rządzie, że pieniądze zostały jakby ściągnięte do naszego kraju, będzie możliwość aplikacji, będzie możliwość robienia tych rzeczy, które do tej pory były niemożliwe ze względu na brak środków. Ale chciałem też powiedzieć, że mamy boiska o nawierzchni sztucznej, na przykład w Żukowie mamy dwa boiska tartanowe i te do piłki nożnej.
Mamy boisko tartanowe w Kłodzinie, ale też i w Jesionowie. I wszystkie te trzy boisko tej nawierzchni tartanowej wymagają jednak jakiegoś remontu, przebudowy, a tak naprawdę wymiany tej nawierzchni są to też przeogromne pieniądze. Oczywiście z własnych środków tego robić nie będziemy. Poczekamy na środki, które będziemy mogli pozyskać. Pewnie trzeba będzie się dołożyć do tego, ale będziemy chcieli właśnie te boiska też wyremontować. Jak Państwo wiecie, w gminie Przelewice mamy piękną salę gimnastyczną. Jest Pan, który odpowiada za jej prowadzenie. Tu Pan Krzysiu Kędziora. I sam podpowiedział ostatnio w rozmowie: Panie Wójcie, jest tam taki obiekt jak siłownia. Trzeba byłoby ją przywrócić, zakupić nowy sprzęt, bo ten, który jest wyeksploatowany. Ale jest pomieszczenie, tak zwana sauna, która nigdy nie była uruchomiona. Brakuje pieca i brakuje drzwi. Piec to około 10 tysięcy plus drzwi i można byłoby to uruchomić. Też będziemy starać się pozyskać na to środki i zrealizować to zadanie w ramach poprawy infrastruktury sportowej. Który jest chyba najważniejszy z tych wszystkich, to poszerzenie usług zdrowotnych. Często Państwo pytacie, co zrobić, co gmina może zrobić, aby te usługi były jakby poszerzone, aby nie trzeba było jeździć za każdym razem gdzieś do miasta. Oczywiście, jak Państwo wiecie, jeszcze do niedawna zatrudniliśmy dentystę w niepublicznej szkole podstawowej. Jest gabinet wyposażony podczas budowy tej sali gimnastycznej, tego skrzydła. Jest to kilka lat. Mieliśmy dentystę w ostatnim okresie. Niestety stwierdził, że jest to nieopłacalne, nie jest to naszą winą, nie jest to Państwa winą. To Pan, który to wynajmował, był na tyle niesumienny, że rzadko przyjeżdżał i później narzekania, że nie ma klientów. Ale będziemy starać się pozyskać na nowo kogoś, kto by chciał zainwestować jeszcze w ten gabinet i prowadzić działalność właśnie w tym zakresie. Jak Państwo wiecie, nad ośrodkiem zdrowia mamy mieszkanie. Zajmuję w tej chwili to mieszkanie wdowa po naszym doktorze Rusinie. Nie ukrywam, prowadzimy rozmowy z córką tej pani. Pani gdzieś tam zachorowała, w tej chwili nie przebywa. Nie chcielibyśmy to robić w sposób jakiś taki nieelegancki, ale rozmawiamy na temat przejęcia tego mieszkania. I tak jak z panią doktor Danielak rozmawiałem, chcielibyśmy wykorzystać to mieszkanie dla ośrodka zdrowia w celu poszerzenia właśnie tych usług. Może pojawiłby się kolejny lekarz, kolejne miejsce do tego, aby coś takiego tam zrobić. Miejsce dziennego pobytu dla osób starszych, samotnych, czy też emerytów, rencistów. Będzie to taki pomysł, który oczywiście bez środków unijnych nie ma szans na powodzenie, bo to są już naprawdę duże pieniądze, ale to miejsce, gdzie właśnie ci starsi mogliby się spotykać. I szanowni Państwo, są takowe miejsca i zaraz powiem, co my byśmy chcieli zrobić. Takie miejsca funkcjonują. Są to miejsca, przy których funkcjonują przedszkola, a nawet żłobki. I proszę sobie wyobrazić, że te osoby, które ewentualnie przebywałyby, to byłoby to miejsce dziennego pobytu, mogłyby się zajmować właśnie przedszkolakami, czy też ewentualnie w żłobku. Zaznaczam, reżim sanitarny jest najbardziej zachowany i te osoby mogłyby to pełnić, które tak naprawdę spełniają wszystkie warunki, dobrze się czują, są zdrowe i w pełni energiczne. To się naprawdę gdzieś tam sprawdziło, dlaczego by akurat nie u nas. Czy dobry pomysł, czy będzie krytykowany, warto spróbować, a tym bardziej, jeżeli pozyskamy na to środki z zewnątrz. Przeprowadzenie podstawowych badań grupowo, na przykład poprzez wizytę lekarza w świetlicy, tak to mówiliśmy, ja na niektórych spotkaniach też mówiłem. Często Państwo, mieszkańcy naszych miejscowości, a zwłaszcza tych odległych, nie mają czasu, żeby zrobić podstawowe badania lekarskie. A wtedy jest to możliwe, pani doktor Danielak też powtórzyła, potwierdziła, że jest to możliwe, że w umówiony dzień, w umówionym miejscu, czyli w naszych świetlicach, pojawia się pani pielęgniarka, która, wiedząc ile osób będzie, pobiera krew i robimy podstawowe badania. Te, na które Państwo nie macie czasu, a robimy je nieodpłatnie, są wyniki, Państwo w tym wszystkim wiecie. I no, tak to sobie wyobrażamy. Oczywiście wszystkie
te rzeczy, które w międzyczasie wyjdą, które zaistnieją i będzie można wprowadzić, pani doktor Danielak będzie się tym zajmować. Jak państwo wiecie, w ostatnim okresie skończył się ten 5-letni, nawet dłuższy okres bytowania, zarządzania naszym ośrodkiem zdrowia przez panią doktor Danielak. Ogłoszony został konkurs i nie ukrywam, że bardzo mocno namawiałem panią doktor, aby jeszcze z nami pozostała, niech się podejmie tego trudu. Uległa, że tak powiem, moim namowom. Konkurs przeprowadziliśmy, bo tak trzeba, taka jest procedura. Pani doktor wystartowała i w tej chwili na kolejne 5 lat pani doktor wiemy, że z nami tu pozostanie. Kolejnym takim punktem, który chcielibyśmy się zająć, to jest podejmowanie działań proekologicznych. Co się za tym kryje? A więc zmniejszenie negatywnego skutku oddziaływań na środowisko naturalne. Wszystkim jest nam bliskie to środowisko naturalne, musimy o nie dbać. Co pod tym zakresem, co o tym myślimy? Szanowni Państwo, dużo drzew w ostatnim okresie zostało wyciętych i w naszych miejscowościach, i poza naszymi miejscowościami, ze względu na ich stan fitosanitarny, bądź też to, że zagrażały niebezpieczeństwu i z różnych powodów zostały wycięte. Chcemy wrócić do tego, do tych nasadzeń, chcemy robić te nasadzenia. Jak Państwo widzicie, część już tych zadań czynimy, chociażby w przelewicach, w Kosinie. Namawiam wszystkich sołtysów, aby dokonywali nasadzeń, aby w swoich budżetach, wtedy kiedy ten podział środków sołeckich jest, aby uwzględniono zakup tych drzewek, którymi można byłoby obsadzać przydrożne nasze miejsca, czyli w pasie drogowym, abyśmy czuli tą zieleń wokół nas. Szanowni Państwo, olbrzymim problemem na dzień dzisiejszy to jest wykaszanie. Po pierwsze, że nie ma kto tego robić. Po drugie, jest to kosztowne. I myślimy o tym, żeby nasadzać takie rośliny, które zakrzewią, zazielenią całą powierzchnię, którą do tej pory wykaszaliśmy, bądź też prosty powód, łąki kwietne, które są w ostatnim okresie bardzo modne, żeby nie podlegały koszeniu, a wygląd, estetyka byłoby na pewno widoczne. Drogi śródpolne, których mamy naprawdę ogromną ilość, też te krzaki, które tam zarastają, nie ma drzew. Rolnicy niechętnie słyszą o tym, żebyśmy chcieli nasadzenia robić, ponieważ poruszanie się ze sprzętem rolniczym dla nich jest to utrudnienie. Ale muszę powiedzieć, że myślimy o tym, żeby przynajmniej z jednej strony takie drzewka rosły. Jak Państwo wiecie, ścieżka rowerowa, która będzie przebiegać, która jest w planie, którą chcemy realizować od Brzeska aż do Płońska i później dalej nawet do Barlinka, to olbrzymi teren do jakby możliwości posadzenia. I nie tylko o samych drzewkach takich normalnych myślimy, ale myślimy o drzewkach owocowych, o orzechach i wzdłuż tej ścieżki rowerowej, gdyby takie pasy były, różnego rodzaju owocowe drzewa pewnie cieszyłyby się z naszym takim powodzeniem. Tak myślę i chcielibyśmy przystąpić do takich nasadzeń. Szanowni Państwo, te działania proekologiczne to są naprawdę kosztowne. Ja bym tylko chciał przykład naszej oczyszczalni, którą niestety po 30 latach chcielibyśmy gruntownie wyremontować. Koszt takiego remontu 16 milionów. Staraliśmy się o środki, niestety póki co nam się jakby nie udało pozyskać takiej dużej kwoty, ale myślę, że w tych dalszych działaniach teraz się pojawiają te pieniądze. Wszyscy mamy wielkie nadzieje na te pieniądze z KPO, które spłyną i w zamian w ramach tych środków będzie można przeprowadzać remont. Kolejną oczyszczalnią to jest oczyszczalnia w Fibiatowie, która też będzie wymagała generalnego remontu, ale najpierw musimy się uporać z oczyszczalnią w Przelewicach. Wymiana sieci wodociągowej, dalsza modernizacja stacji uzdatniania wody, tych tak zwanych hydroforni. Jak wspomniałem, mamy 9 takich hydroforni na terenie, którymi się zajmujemy. Pozyskaliśmy też spore pieniążki na to, żeby unowocześnić, wymienić stare urządzenia. Są to hydrofornie, które mają 40 albo i nawet 50 lat. Urządzenia są tak wyeksploatowane, ale w ostatnim okresie naprawdę wiele udało się zrobić. Sieć wodociągowa, ta z azbestu, wymaga wymiany. Część już jest wymieniona, będziemy to robić sukcesywnie. Olbrzymim
problemem na terenie naszej gminy jest, są śmieci, które są wszędobylskie. Zawsze mówię, na każdym spotkaniu, na każdym zebraniu, szanowni państwo, każdy ma kosz, ale jeżeli obok kosza podczas wywożenia będzie jeden worek dodatkowo, dwa, trzy, a nawet 10, to zostaną zabrane te śmieci. Nic nikt nie zostawi. Prośba taka, nie wyrzucajmy gdzie indziej, segregujmy, ustawmy te worki, a firma zabierze wszystko i będziemy mieli spokój. Propagowanie tej ekologii wśród dzieci, konkursy. Jak państwo zauważyliście, pani, która jest odpowiedzialna u nas w gminie, pani Justyna Hondycz, w ostatnim okresie przeprowadziła kilka konkursów takich proekologicznych, prozwierzęcych, edukacyjnych takich. W zamian za to fundujemy wycieczkę chociażby do jednostki wojskowej, czy też w inne ciekawe miejsca, jako nagroda za właśnie podejście, za udział w tym konkursie. Olbrzymim też problemem jest wyrzucanie do naszej kanalizacji praktycznie wszystkiego. To jest taki drugi kosz. Nie możemy się z tym pogodzić, nie rozumiemy tych działań naszych mieszkańców, dlaczego się tak dzieje. Na każdym spotkaniu uprzedzamy, prosimy. Wyrabiają się urządzenia, które pracują, bo instalacja się zapycha. Mówię to z doświadczenia. Prośba taka, szanowni państwo, kanalizacja jest dla kanalizacji. To nie jest śmietnik. Nie wrzucajmy tam przypadkowych rzeczy. Różnego rodzaju gaziki, chusteczki higieniczne, które w żaden sposób się nie rozpuszczają. To jest olbrzymi problem dla naszej kanalizacji. I energooszczędne oświetlenie, o którym wspomniałem, to też są działania proekologiczne. Jeżeli się nam uda, a uda nam się, bo mamy środki na to, wymienić wszystkie te lampy sodowe, to w jakiś tam sposób też wpływamy na naszą ekologię. No i ostatnia rzecz, nie powinienem nawet tego mówić, ale szanowni państwo, w tej kanalizacji, wszędzie, w tych śmieciach jest masa żywności. Nie róbmy tego. Starajmy się nie robić tego. To jest najgorsza rzecz, jaka wyrzucanie żywności. Kolejny temat to poprawa infrastruktury drogowej. No to jest bolączka nie tylko naszej gminy, nie tylko powiatu, ale chyba wszystkich instytucji wokół nas, wszystkich gmin w okolicy. No stan naszych dróg jest katastrofalny, to wszyscy wiemy. Ale ja chciałem przypomnieć, na 320 km w powiecie pyrzyckim 1/4, czyli 80 km znajduje się właśnie w gminie Przelewice. Stąd te narzekania, protesty. Dokąd? Kto jest winny? Mówi się, że to gmina. No nie, szanowni państwo. My mamy jako gmina swoje drogi. Staramy się dbać i w ostatnim okresie naprawdę wiele zrobiliśmy. Wiele odcinków zostało wyremontowanych. Niektóre nasze miejscowości to radykalnie odczuły. A ostatni okres pokazał, jak państwo widzicie, czy to w Lubiatowie, w Żukowie, w Jesionowie, w Kłodzinie, w Przelewicach, nawet w Wodowie, wykonaliśmy szereg odcinków dróg i jesteśmy w trakcie ich wykonywania jeszcze, które poprawią nasze bezpieczeństwo, poprawią stan naszych dróg. Nie mamy wpływu na drogi powiatowe, odbijamy piłeczkę, jak to niektórzy mówią, ale to nie jest nasze gminy, nasze mienie i nie możemy tam inwestować póki co. Może kiedyś, kiedy gmina będzie na tyle bogata i zrobi już wszystkie swoje drogi, to wtedy wyjdziemy w porozumieniu do powiatu i razem będziemy realizować te zadania. Na razie wyszliśmy do powiatu z propozycją wspólnego budowania, remontu chodników. Chodników, które znajdują się wzdłuż dróg powiatowych, znajdujących się na terenie naszych miejscowości. Jak państwo wiecie, jeszcze nie tak dawno zrobiliśmy kilka tych odcinków, później okazało się, że jako gmina nie możemy tego robić. Po rozmowie z sołtysami i tym zabezpieczonym materiale, które każde sołectwo ma, a jest naprawdę tego dużo, sołectwo za namową naszego mecenasa, który zweryfikował temat i przy podpowiedzi starostwa jest możliwe współpraca ze starostwem, ale podpisanie umowy, porozumienia może dokonać gmina, czyli gmina już jest jakby właścicielem tego polbruku należącego do danego sołectwa i jeżeli by miała realizować w porozumieniu z powiatem, to na terenie danego sołectwa, gdzie ten polbruk się znajduje. Czyli to nie jest tak, że sołectwo oddaje gminie polbruk i nie ma tego polbruku. Nie, będziemy realizować
razem z powiatem to zadanie, czyli przebudowa, budowa nowych odcinków chodników na terenie naszych miejscowości należącym do gminy, do powiatu, czyli przy drogach powiatowych. Chcemy to realizować i mam nadzieję, że to się uda. Ale póki co powiat odpowiada, my nie mamy pieniędzy, czyli my też czekamy, bo my też nie mamy na wkład w 100%. 50 to jeszcze byśmy znaleźli, ale myślę, że znowu tu nawiążę do tego KPO, pojawią się pieniądze, to starostwo zabezpieczy przynajmniej część środków i wspólnie będziemy mogli realizować to jakże ważne zadanie, wpływające przede wszystkim też na bezpieczeństwo naszych mieszkańców, no i na estetykę, na wygląd tych miejsc. Powiem tak, szanowni Państwo, drogi, tak tylko dla przypomnienia podam, żebyście Państwo nie myśleli, że o, już nie wiemy, nie pamiętamy o innych. Przelewice Myśliborki, to ta droga zaraz jadąc od Pyrzyc, mijamy Dino i jest pierwsze skrzyżowanie w prawo i ta droga właśnie prowadzi do Myśliborek. Przydałaby się niezbędnie dla tych mieszkańców, którzy zaopatrują się głównie w Przelewicach, ten dojazd byłby łatwiejszy, jest tam po drodze tak zwana górka, gdzie też kilka rodzin mieszka, to byśmy chcieli jakby przyłączyć, jest to dosyć długi odcinek, strasznie kosztowny pewnie będzie, zdajemy sobie z tego sprawę, ale kiedyś trzeba będzie to robić. Droga Wodowolaskowo, która w znacznym stopniu ułatwiłaby chociażby dowóz dzieci do szkół, chociażby przemieszczenie się mieszkańców Wołdowa do Laskowa i dalej do Barlinka, bo tam większość z nich znajduje zatrudnienie. Droga w Laskowie koło Bratka i dalej do drogi prowadzącej do Wołdowa też mamy na myśli, wiemy, że trzeba to zrobić. Droga wjazdowa chociażby do Myśliborek, nieduży odcinek drogi, w tej chwili jest Strelinki, ale gdyby się udało zrobić tam drogę i razem w połączeniu z chodnikiem wjazd do tej miejscowości byłby naprawdę fajny, widoczny. Ta miejscowość, pewnie większość z Państwa nie była, ale zapraszam do Myśliborek. Piękna miejscowość, piękne boisko, plac zabaw, sołtys, która pani Edyta Gajewska jest sołtysem i w Ślazowie, i w Myśliborkach, bo jest to jedno sołectwo, naprawdę dwa, obie te miejscowości. Nawet Państwo nie wyobrażacie sobie, jak ładnie wygląda miejscowość Myśliborki. Niektórzy mówią, że Pan Bóg o nich zapomniał. Nie, to nie tak. Tam żyją naprawdę wspaniali ludzie, dobrze się czują. Brakuje im dostępu do dobrej drogi, brakuje im dostępu do komunikacji, tak jak i w większości innych miejscowości. Jedynym takim plusem, jeżeli mówimy o tej komunikacji, to jest to, że nasze autokary dowożące dzieci do szkół dojeżdżają do każdej miejscowości. Ja naprawdę rozumiem tych mieszkańców, tych, którzy nie posiadają własnego samochodu, że mogą skorzystać z tego autokaru, ale to jest wyjechać rano i powrót w południe. Myślimy nad tym tematem, jeżeli pieniądze by się znalazły, to jesteśmy w stanie zabezpieczyć ewentualnie dojazd tych mieszkańców, którzy z różnych powodów nie mogą dotrzeć, czy to do lekarza, czy też do gminy opłacić rachunki. Będziemy starać się pomóc, oczywiście wtedy, kiedy będziemy dysponować środkami. Szanowni Państwo, wiecie, że w ostatnim okresie zakupiliśmy piękny autobus. Dlaczego? Był poprzedni, był wyeksploatowany, był nieduży, ale potrzeby są przeogromne. Myślę, że tych dzieci dowożonych do tych ośrodków, do których dowozimy, będzie to zadowalające. Tych, których nie musimy dowozić, a też dowozimy, to dlatego ten autobus jest troszeczkę większy, tak aby zaspokoić potrzeby wszystkich naszych mieszkańców. Właśnie tych małych, gdzie jest obowiązek ich dowozu, ale też dużych, których nie mamy obowiązku, ale rodzina i oni sami bardzo chcą dojeżdżać do tych ośrodków, żeby kontynuować tą naukę i przebywanie w tym ośrodku. I nie ukrywam, że to jest ten czas, kiedy ta rodzina może złapać jakby ten oddech. I to chyba najlepiej wiedzą te rodziny, które to dotyczy bezpośrednio. Dziękuję.